ku odkupieniu myśli dzisiejszy odcinek chciałem zadedykować, poświęcić osobom uzależnionym, osobom chorym na powszechnie już znaną wszystkim depresję, lęki, fobie i inne dolegliwości. Jestem osobą wierzącą, odrodzoną z Ducha Świętego. Nie jestem osobą religijną, mam na myśli wszystkie religie, jakie znasz, opierające się w większym bądź mniejszym stopniu na Piśmie Świętym. Nie jestem z żadnej sekty typu Świadkowie Jehowy, z żadnych kościołów mocy, innych pseudochrześcijańskich bądź niechrześcijańskich organizacji religijnych. Zanim jednak wyjaśnię Tobie, jak pojawił się w moim życiu Bóg i jaką rolę odegrał, kim jestem, w kim jest zbawienie, przez co przeszedłem w swoim życiu, muszę zacząć od początku. Proszę Cię o cierpliwość i nie ocenianie mnie poprzez pryzmat tego, jakie masz spojrzenie na religię, czy jakie masz wyobrażenie Boga. Może być ono błędne, a ja jedyne, co chcę, to pokazać Ci wyjście z tego, w czym obecnie tkwisz. Daj mi proszę szansę, przede wszystkim daj sobie szansę. Jeśli jesteś osobą zmagającą się z tymi problemami, o których mówiłem wcześniej, to wytrwaj do końca. A filmu zdaję sobie sprawę, że środowisko osób cierpiących na różne choroby, schorzenia czy uzależnienia raczej nie wierzy w Boga bądź kojarzy Go poprzez pryzmat powszechnych, dostępnych religii. Sam się z takiego środowiska wywodzę, więc spodziewam się, że może być dużo hejtu, niezrozumienia czy minusów. Nie zrażaj się tym, obejrzyj do końca, nie ulegaj czyjejś opinii. Tutaj jeszcze taki apel do osób prowadzących dosyć liczne fora, grupy takie internetowe dla osób z uzależnieniami, właśnie z depresjami, lękami. Bardzo często moje filmy, moje posty są blokowane, nieudostępniane przez moderatorów takich stron. Tutaj jest apel, nie musisz się zgadzać z tym, co ja wierzę, jednak ten film może komuś pomóc, może kogoś pocieszyć, może kogoś przyprowadzić do Boga. Bóg może dotknąć go poprzez ten film. Także jeżeli prowadzisz taką stronę i zależy Ci na tym, żeby ci ludzie nie tkwili w tym, czym tkwią, a próbowali się jednak z tego wydostać, to myślę, że każda opcja pomocy jest dobra. Każda opcja może okazać się zbawienna, że tak powiem. Także tutaj taki apel, nie blokujcie różnych materiałów. Nie chodzi tylko tutaj o ten film, który nagrywam w tym momencie, ale różnych materiałów, które chcę po prostu przesłać ludziom, do których ludzie mogą nie mieć nawet dostępu, nie szukać, nie sprawdzać, właśnie poprzez to, że wyobrażenie Twoje czy ludzi odnośnie Boga może być poprzez właśnie pryzmat religijny, poprzez pryzmat sekciarski i tak dalej. Także wysłuchaj do końca. Mam obecnie 35 lat. Miałem stwierdzoną dystymię. Analizując z perspektywy czasu na depresję, zachorowałem w 2007 roku. Trwało to do roku 2017, około 10 lat. Choć już wcześniej miałem różne objawy, przejawy, problemy. Właściwie jako 5-6-latek myślałem już dużo o śmierci. Myślałem, jak to będzie, bałem się cierpienia podczas umierania. Właściwie odkąd zdałem sobie sprawę, że życie kończy się śmiercią, że będzie trzeba umrzeć, że czeka to każdego z nas. Gdzieś po prostu nie potrafiłem się z tym już jako dziecko pogodzić, gdzieś mnie to przerażało, sprawiało jakiś lęk, smutek, myśli o tym wszystkim. Widziałem też, będąc dzieciakiem, kilka wypadków drogowych, rówieśników wpadających pod koła, na przykład nadjeżdżającego auta. Byłem za ścianą w łazience, w bloku, słysząc przeraźliwe krzyki i płacz domowników znajdujących swego powieszonego w łazience ojca. Miałem sporo problemów w szkole czy na ulicy, na podwórku. Ogólnie czułem, że nikt nie potrafi zrozumieć smutku, z jakim się zmagam już jako bardzo młoda osoba. I to wszystko doprowadziło finalnie do takich myśli samobójczych, nawet takiej nieudanej,
takiej troszkę śmiesznej próby w wieku 13-14 lat. Było, mówię, to na tyle śmieszne, nieprzemyślane, spontaniczne, że na szczęście nic poważnego z tego nie wyszło. Choć przez moment przeleciały mi wtedy, jak na filmie, na kliszy, momenty z mojego życia. Ja pamiętam, że miałem wrażenie, jakbym zdał sobie sprawę, że jest Bóg, że jest siła wyższa. Jednak totalnie nic z tym nie zrobiłem, żyłem dalej, jak gdyby tego Boga nie było. I przez następnych kilka lat wydawało mi się, że jest okej. Bo przyszedł taki moment w życiu, że pojawiły się pierwsze dziewczyny, pierwsza miłość, kumple, nagrania, koncerty, melanże, używki. Świat jest piękny, fajny i cudowny. Wydawało mi się, że zapełniam tą pustkę i ból, te negatywne myśli. Że zapełniłem takimi, jak się okazało, typowymi zapychaczami, nie zdając sobie sprawy, że to tylko takie zapchaj dziury, które stale trzeba lepić i zapychać na nowo. Mój stan się właściwie pogarszał, bo w pewnym momencie minęło kilka lat, ale nie miałem już siły, by wychodzić z domu, spotykać się ze znajomymi. Chciałem tylko siedzieć w domu, cały dzień w piżamie, nie wychodzić przed komputera. Miałem depresję, myśli samobójcze, lęki i nerwobóle w klatce piersiowej. Wydawało mi się, że moje serce zwalnia bądź przyspiesza do takich kosmicznych obrotów, powodując panikę i strach. Zdawało mi się, że umieram dosłownie. Nieraz miałem takie uczucie i być może też tak było. Pewnie nieraz było to na zasadzie jakichś takich wyobrażeń, takiego strachu, lęku, takiej przesadności. Mam wrażenie, że raz czy dwa byłem w takiej sytuacji, nie będę może wchodził w szczegóły, że naprawdę, naprawdę mogło być blisko. I z czasem, gdy troszeczkę się wszystko ustabilizowało, gdy zacząłem sobie z tym jakoś radzić, pamiętam, że miałem też gruntowne badania serca, okazało się, że z serduchem wszystko jest ok. Właśnie lekarze zwrócili uwagę na to, że na przykład że cały czas coś robię rękoma, albo moja stopa przez cały czas chodzi, że jestem nerwowy, że być może to jest właśnie na tle nerwowym i tak dalej. Więc gdzieś to wszystko się z czasem delikatnie uspokoiło, bo zacząłem z tym w jakiś sposób walczyć. No ale uspokoiło się tylko na chwileczkę. Wiadomo, że ta depresja, te smutki, to wszystko gdzieś cały czas było. Okresy silniejsze, lżejsze. No i wróciłem na chwilę do świata, do ludzi. Jednak to wszystko kręciło się tylko wokół alkoholu. Alkohol sprawiał, że człowiek zapominał o stresie, o problemach, śmierci, o tym, jak wygląda świat, o tej całej beznadziei. Oczywiście zapominał tylko na chwilę. Alkohol powodował jeszcze większą pustkę, depresję. Sprawiał, że zacząłem się uzależniać w pewnym momencie swojego życia. To już było ileś tam lat później oczywiście. Musiałem resetować głowę alkoholem nawet co drugi dzień. Nieważne było, czy idę do pracy na rano, czy idę na popołudnie, czy na nockę. Potrafiłem kończyć pić o 17 i iść na nockę do pracy na 21 bądź drugą. Kończyć picie o 2 w nocy i ruszać na 5, 6. Także ludzie po pracy szli na piwo, ja siedziałem z 200 w ręku, bez popity, bądź 0,5, 0,7 flaszką w dłoni, bo przecież będzie na później, tak? Ekonomiczniej, taniej. No i w pewnym momencie byłem już tak zmęczony tym, jak wygląda świat, jak wygląda moje życie, perspektywy na przyszłość, że nie byłem w stanie zmotywować się, żeby pójść do tej pracy, zmotywować się do takiej walki o kolejny dzień. Nie umiem opisać, jak źle się czułem, tym bardziej dzisiaj, po kilku latach, gdzie jestem zdrowy. Czułem się, jakbym umierał, ale nie mógł umrzeć. W środku był pożar, krzyk, na zewnątrz bezradność. W tamtym czasie alkohol i depresja sprawiły, że potrafiłem też wykorzystywać ludzi. Ten ostatni okres taki pobytu w Polsce. Krzywdzić ich, brać od nich to, czego w danym momencie oczekiwałem. Byłem takim strasznym egoistą, zawsze musiało być po mojemu. Zawsze ja miałem rację. Wszystko inne było głupie i za wszystkie krzywdy przepraszam. Dostałem
Wtedy też w tamtym czasie, to był rok 2014, taki namiar na grupę otwartą w szpitalu psychiatrycznym w Poznaniu na Wildzie. Zostałem przyjęty na oddział. Dostałem zwolnienie L4 do pracy i przez 4 miesiące uczęszczałem na tą grupę. To był początek roku 2014 i tam trochę się wyprostowałem, choć nadal lubiłem otworzyć flaszkę. Ludzie mieli tam przeróżnej maści problemy, nie wszyscy już żyją, niestety. Stwierdzono też po 4 miesiącach, że mam depresję, a dokładniej dystymię, taka odmiana depresji. I tutaj taki komentarz do tego, nie mówię, że lekarze nie pomagają, choć myślę, że to nie taka pomoc, jaką możesz otrzymać, gdy zgłosisz się do kogoś, kto jest większy niż największy lekarz tego świata. Na pewno tabletki pomagają pozornie, zniewalając cię i maskując problem. U mnie wszystko po czasie zaczęło wracać, że tak powiem, pomimo że się wyprostowałem troszkę po tej grupie, zwrócono uwagę na pewne rzeczy przemyślałem, pewne rzeczy też sam zauważyłem, ale gdzieś po czasie po prostu widząc, nadal mając tą pustkę w sobie i widząc to, dokąd zmierza świat, po prostu wróciłem do chorej normalności, takiej tej swojej chorej normalności sprzed grupy. Mimo to miałem na tyle odwagi, że postanowiłem zostawić Poznań. Mieszkałem w Poznaniu wtedy kilka lat, chociaż pochodzę w ogóle z innego miasta, w Wielkopolsce. I tam się wychowywałem, spędziłem większość swojego życia. I postanowiłem wyjechać za granicę. I z czasem pobytu za granicą zaczęło wszystko iść znowu ku gorszemu, wiecie. Znowu był ten brak sensu, agresja na zło tego świata, która tak naprawdę wykańczała mnie, dosłownie. W pewnym momencie zacząłem poszukiwać, właśnie układać sobie wszystko od strony takiej naukowej versus pseudonauka. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest to pseudonauka. Po prostu badałem jedną, drugą stronę. Badałem teorie spiskowe. Też takie, które nie są teoriami spiskowymi, chociaż to wszystko jest często wrzucane do jednego worka, dlatego trzeba, ważne jest mieć taki filtr, wyrobić go sobie później, wiedzieć, co jest prawdą, co nie. Wiele takich archeologicznych znalezisk potwierdzających właśnie wydarzenia biblijne, postacie, które nigdzie wcześniej nie były potwierdzone, ogólną taką prawdomówność tego pisma. Różnice między też religiami właśnie, a tym żywym Bogiem. I w pewnym momencie, gdy ułożyłem taki ostatni puzzle, to się stało. Uwierzyłem w swoim sercu prawdziwie, że Bóg istnieje i zawołałem do Boga. W dosłownie sekundę później czułem, jak uchodzi coś ze mnie. Przykład takiej butli z wodą. Gdy obrócisz ją do góry dnem, otworzysz wieko, widzisz, jak schodzi z niej woda, jak się opróżnia. I tak samo ja czułem, jak uchodzi ze mnie właśnie ta depresja, lęki, agresja, uzależnienia. Czułem takie nagle ciepło i miłość, opiekę. Nagle zdałem sobie sprawę, że nie piję już na przykład 3 tygodnie, że na myśli o wódce czuję wstręt, a nie pożądanie, że nie muszę już się zresetować, nie muszę iść po tą flaszkę, żeby na chwilę zapomnieć i na chwilę poczuć się taki zrelaksowany. Po prostu ulga. Dosłownie ulga. Jednym słowem, jakbym miał to określić, to jakby kamień z serducha mi spadł. I nigdy nic mi tego nie dało. Ludzie, używki, muzyka, którą kochałem i tworzyłem przez wiele lat. Wszystko było tylko takim zapychaczem dziury, która stale rosła. Tę pustkę mógł wypełnić tylko Bóg. I zdałem sobie sprawę to tamtego dnia. Zacząłem czytać Pismo Święte, chłonąć je wręcz, nie wszystko jeszcze rozumiejąc. Modlić się własnymi słowami z serca, nie regułkami. Z czasem zostałem napełniony Duchem Świętym. Cudowne uczucie. Wtedy, tamtego dnia, kiedy Bóg przyszedł do mojego życia i zabrał to całe zło, które się nagromadziło przez tyle lat, to kilka miesięcy później, gdy prosiłem, gdy modliłem się o to, by napełnił mnie Duchem Świętym, On to zrobił. Nagle zacząłem czuć przeogromny spokój, taką miłość, cierpliwość, łagodność. Potrzebę głoszenia Ewangelii ludziom bez względu na to, co sobie o mnie pomyślą, wiesz, że pewnie sekciarz, pewnie jakiś zwodziciel, pewnie jakiś fanatyk religijny oszalał i tak dalej. Ale to było piękne, cudowne uczucie i taki właśnie brak wstydu i taka chęć
przeogromna chęć z wnętrza podzielenia się po prostu tym, że Bóg może cię zbawić, że Bóg może cię uratować, Bóg może cię wyleczyć. Stałem się dosłownie nową osobą. Inaczej rozumieć pismo, na nowo się ochrzciłem w wodzie, jako już świadoma swojej wiary w Boga osoba. I wiecie co? Najważniejsze, mijają 4 lata, mniej więcej 4 lata w tym roku, kiedy to się stało. I depresja, lęki, fobie, uzależnienia i tak dalej. To wszystko nie wróciło. Nic. Gdybym oparł swoją wiarę tylko na stwierdzeniu, że jest Bóg i bez Jego takiej pomocy, ingerencji tego pamiętnego dnia, pewnie wróciłbym do starego życia prędzej czy później. Jednak jeśli prawdziwie z serca uwierzysz w istnienie Boga, poprosisz Go o przebaczenie twoich win i poprosisz, by zaczął żyć w tobie, zmieniać cię, zaczniesz odwracać się od tych grzechów, to Bóg cię zbawi i nie tylko weźmie od ciebie to, co cię dziś tak męczy i dusi, ale da ci dar życia wiecznego. A trwając w czytaniu Pisma Świętego, trwając w modlitwie i relacji z Bogiem, da ci dar życia wiecznego. Nie będzie już nienawiści, wojen, głodu, zazdrości, bólu, lęków, depresji i innych schorzeń. Proszę, przemyśl to wszystko, jeżeli potrzebujesz poukładać sobie sprawy techniczne, zajrzyj w moje playlisty na kanale, z którego oglądasz ten film. W swoich filmach poruszam historyczność i autentyczność Pisma Świętego, czy tego, dlaczego jest tyle zła na świecie, skoro jest Bóg, bo możesz też mieć takie pytania, czy tego, jak Bóg będzie sądził ten świat, na jakiej podstawie nas usprawiedliwia, a tych zrodzonych z Ducha Bożego. Znajdziesz tam jednak nie tylko moje filmy, ale też z dziedzin nauki, archeologii i tak dalej. Jeśli jesteś gotowy, by pojednać się z Bogiem, to zakładam, że uwierzyłeś w swoim sercu, że istnieje. Znajdź ustronne miejsce z pokorą, przeproś za swoje dotychczasowe życie i poproś Boga o łaskę, o dar zbawienia. Poproś, by pojawił się w twoim życiu. Uznaj Jezusa Chrystusa Panem. Czytaj Pismo Święte, módl się z serca własnymi słowami, dziękuj, uwielbiaj i proś o napełnienie Duchem Świętym. Trwaj do samego końca, zostaniesz zbawiony. Odwagi. Odrzuć to, co wiesz, bo to, co wiesz, jest kłamstwem, i poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. Z Bogiem, kochani. Życzę wytrwałości, życzę odwagi i życzę tego kroku w stronę Boga, a Bóg cię nie odtrąci. Pozdrawiam.